Dobry wieczór Państwu. Jest nam bardzo miło dzisiaj wystąpić dla Państwa, widzieć Państwa. Mimo że nie widzimy Państwa uśmiechów, mam nadzieję, że takie są na twarzach. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten koncert zarówno i nam, jak i Państwu przysporzy wielu emocji. Życzymy również miłego seansu. Proszę tutaj, żeby tam szyję czasem rozmasowywać, żeby ta szyja się nie skręciła za bardzo w jedną stronę dzisiaj po całym seansie. No mamy nadzieję, że czasem będziemy się wpasowywać w to, co jest, ale dla utrudnienia my nie widzimy, co tam jest na ekranie, więc zobaczymy, czy nam się to uda dzisiaj. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy dzisiaj do Państwa głównie z Wrocławia. Bardzo się cieszymy, że w takim składzie właśnie wystąpimy. Tak jak już powiedział wcześniej pan dyrektor, koncert będzie pełen emocji, improwizacji. Mam nadzieję, że też zadumy dla Państwa, dla nas wszystkich. I wystąpią dla nas Wojciech Lubertowicz, Tomasz Wendt, Grzegorz Piasecki, a ja nazywam się Magdalena Zawartko. Dawno nie mówiłam do publiczności i od 3 miesięcy nie zagraliśmy koncertu z udziałem publiczności. W ogóle chyba koncertu nie zagraliśmy od tego czasu, były, tylko do kamer, to inaczej się mówi. Więc tym bardziej odczuwam wielką satysfakcję i podniecenie, a zarazem delikatną tremę. Wiedzą Państwo, jak to jest 3 miesiące być na urlopie na przykład i później nagle wrócić do pracy, ale jakiej pracy? Wspaniałej. Zaczniemy tematycznie, proszę Państwa, bo zaczniemy utworem, tradycyjnym utworem żydowskim. Będzie to utwór Chinematowu Manaim, a traktuje on o tym, jak dobrze być razem. Więc życzymy miłego koncertu. Manaim, Shevedaim Gamyacha. Dziękujemy bardzo. Jak dobrze być razem. Chinematowumanaim. Drodzy Państwo, w repertuarze dzisiejszego muzyki do filmu dzisiejszej usłyszą Państwo zarówno utwory duetu Zawartko-Piasecki z naszej płyty pierwszej, jedynej na razie, Leć głosie, ale będą również utwory z płyt Tomasza Wendta. Dwóch, drodzy Państwo. No i teraz właśnie nadszedł czas, żeby zagrać utwór Tomka Wendta z pierwszej płyty, na której mieliśmy zarówno ja, jak i Grzegorz przyjemność występować. Tomasz, może pół słowa o płycie, tak? Proszę. Drodzy Państwo, dobry wieczór. Jeszcze raz. Nie chcę tutaj zabierać mikrofonu tej przepięknej i przepięknie śpiewającej damie, więc powiem tylko tyle, że zagramy utwór, który nosi tytuł 4D. Jest to dedykacja dla mojej żony Dominiki, która pojawiła się na płycie Behind the Strings z 2016 roku i życzę miłego słuchania. Chcę tylko dodać, że bardzo lubię swoje utwory, które piszę na jakiś skład konkretny, próbować potem w innych składach. Bardzo mnie to, kolokwialnie mówiąc, kręci i przekonajmy się, co teraz się wydarzy z tym utworem. 4D. Dziękujemy bardzo. To był, drodzy Państwo, utwór 4D, który pochodzi z płyty Tomasza Wendta, za którą Tomasz otrzymał Fryderyka, drodzy Państwo, w roku 2000... przyłapany. 18. 17 za 16. Aha, no to w ogóle. 17 za 16. No, drodzy Państwo, to teraz przechodzimy do utworu z płyty Leć głosie, z płyty Zawartko Piasecki. Będzie to utwór, który nie jest naszego autorstwa, ale w naszej aranżacji. Ogólnie płyta Leć głosie jest oparta na tematach muzyki klasycznej. Dlatego teraz zagramy utwór Wokaliza. Będzie to utwór Sergiusza Rachmaninowa. No, tak się składa, że ja kończyłam śpiew klasyczny i żeby tę muzykę klasyczną, którą wykonywałam na egzaminach, sobie jakoś tak umilić, to właśnie aranżowałam sobie na różne sposoby te melodie, a melodie są przepiękne. No i właśnie w takiej nieco innej aranżacji etnicznej usłyszą Państwo wokalizę Rachmaninowa. Przemierzając przepaści złych dni, odbijali od dna trochę marzeń, pragnień garść. Niby anioły dwa na straży. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jak się seans podoba Państwu? Jest dobrze? Pasujemy czasem? Tak, synchronizacja jakaś teraz? Nie? Kto mówi teraz? Mężczyzna, kobieta? Samochód przejechał. No, okej. No dobra. Drodzy Państwo, no to teraz zagramy utwór ponownie z płyty Tomka, ale z drugiej płyty. Z płyty Chapter B. Wszystko się zgadza, co mówię do tej pory? Bardzo dobrze. Będzie to utwór Sleepless Dream. Tyle. Teraz, drodzy Państwo, zagramy, trochę ożywimy tutaj klimat, zagramy utwór Leć głosie, tytułowy z naszej pierwszej płyty, Zawartko Piasecki. Jest to utwór inspirowany na utworze ludowym Leć głosie po Rosie. Później ten utwór ludowy trafił do zbioru pieśni kurpiowskich zgromadzonych przez Karola Szymanowskiego i tym sposobem później znalazł się na naszej płycie również, więc Leć głosie po Rosie. Państwa, teraz zagramy utwór nowy, który się pojawi na naszej przyszłej płycie już niedługo. Płyta będzie miała nazwę Wagabunda, a jest to wędrowny śpiewak, muzyk wędrowny, tak jak trubadur trochę. No i ten utwór był inspiracją z pewnego pięknego miejsca, w ogóle z pięknej podróży, którą odbyliśmy z Grzesiem do Gruzji. A Gruzja, nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Gruzji? Był ktoś z Państwa? Tak, dobra, fajnie. Ja się zakochałam w Gruzji, chociaż byłam raz tylko, ale już się zakochałam. No, Gruzja ma wiele kolorów i wiele odsłon. No, tak krążyliśmy z dnia na dzień, byliśmy gdzie indziej, pojechaliśmy z plecakami, w ogóle bez celu. Mieliśmy bilety samolotowe, były tanie. No i to tyle z naszego planu. No i tak sobie wędrowaliśmy po Gruzji, tutaj na stopa, tutaj coś. No i trafiliśmy do takiej wioski, która nazywała się Udabno. To jest wioska, która na stepie została zbudowana. No i tam, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że hostel wybudowali Polacy. Na stepie w Gruzji, w Udabnie. No i tam trochę spędziliśmy czasu, byliśmy w pięknej podróży na koniach, po stepach. To jest bardzo długa historia, więc nie będę jej opowiadać, ale skończyło się dobrze. Wróciliśmy cali, szczęśliwie, przed zachodem słońca prawie. Psy pasterskie nas nie zjadły, wilki też nie, więc dobrze. No i tam było wiele przygód na tym stepie. No i może o tym jest ten utwór Udabno. Dziękujemy. Tak właśnie staraliśmy się troszkę wcelować ilustracyjnie. Nie wiem, czy się udało, to już Państwo ocenią. Coś tam było, po drodze się działo, tak? Pasowało, no to fajnie. Następnym razem musimy tak ekran mieć jeszcze tu z przodu, to będzie fajniej. Proszę? Były stepy w Gruzji, świetnie, no to udało się, w tym momencie właśnie koncertu mieliśmy być, drodzy Państwo, jesteśmy dobrze z czasem, to ważna informacja. No to tak, byliśmy w Gruzji, a teraz wracamy znowu do płyt Tomka i będzie utwór Before the Beauty, Chapter B. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, a teraz na zakończenie koncertu przeniesiemy się do pewnej krainy, północno-wschodnie Chiny, Mandżuria. Taki tytuł nosi kolejny utwór. Mandżuria powstała bardzo dawno temu w mojej głowie, tylko jedna melodyjka powstała wtedy. I tak chodził za mną ten temat, chodził i tak naprawdę bardzo niedawno uzyskał teraźniejszy kształt, może jeszcze ewoluować pewnie. Też ten utwór znajdzie się na naszej nowej płycie, Wagabunda. A dlaczego Mandżuria? Bo podobno, proszę Państwa, jest taka legenda u mnie rodzinna. Mam korzenie w Mandżurii. Tak, to jest legenda, więc bardzo się z nią utożsamiam, z tą legendą. Podobno dziad Mandżur z babką, Polką, hrabianką podobno i mezalians i jakieś tam sprawy trudne, ale tutaj właśnie już nie dowiemy się szczegółów, mogę sobie tylko to wyobrażać, ale tak bardzo się z tą historią utożsamiłam, że bardzo w nią wierzę. Więc tak, mam korzenie w Mandżurii i o tym będzie kolejny utwór i to już chyba ostatni dzisiejszego wieczoru. Bardzo Państwu dziękujemy. I'm on the way, Bardzo dziękujemy Państwu za ten seans filmowy. Dziękujemy Państwu, że Państwo przyszli na naszą muzykę na żywo. Wojciech Lubertowicz, instrumenty perkusyjne oraz flety. Tomasz Wendt, saksofony. Grzegorz Piasecki, kontrabas. Ja nazywam się Magdalena Zawartko. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za przybycie i do zobaczenia, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo. Zagramy oczywiście. Bo nie wiemy, czy się film już skończył, czy jeszcze nie? Nie, no to musimy jeszcze grać, proszę Państwa. Musimy, tak. Na bis, drodzy Państwo, zagramy utwór wspaniałego muzyka, który niedawno odszedł. W ogóle ostatnio odchodzą wielcy, wspaniali nasi idole. Niedawno pożegnaliśmy Chicka Coreę i na bis zagramy jego kompozycję Crystal Silence. Dziękujemy, rozumiemy, że jeszcze film się nie skończył, tak, drodzy? Tak? Jeszcze trwa. Nie spodziewaliśmy się naprawdę drugiego bisu. Mieliśmy jeden przygotowany, ale tutaj chciałabym coś zaśpiewać. Koledzy też nie wiedzą, co się dzieje. Stąpmy do głębi.